stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i mocniej spływa. Tłusta oliwa stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch, 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 buch. Jak gorąco. Buch, 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 buch. Jak gorąco. A jeszcze patrz, węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie z żar zostali. I pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. A w szóstym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słonie, dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Co się mieści? Lecz choćby przyszło 1000 atletów. I każdy zjadłby 1000 kotletów. I każdy nie wiem, jak się wytężą. To nie udźwigną. Taki to ciężar. Lokomotywa i inne utwory znalazły się w programie koncertu mikołajkowego Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nasz program z 90% śpiewany. Tam tylko kilka słów pada tak naprawdę. Te wszystkie utwory są tak napisane, że jest to po prostu partytura rozpisana na głosy ptaków, instrumentów, zwierząt. Jestem autorem muzyki do wszystkich utworów i tak to traktowałem. Tak zresztą to traktuję dla dzieci, jako jeden spójny program. Troszkę jest tam przemycone wiedzy na temat instrumentów i na temat muzyki w ogóle, ale tak tylko odrobinę. Tak naprawdę mam wrażenie, że wszyscy wychowywaliśmy się na Tuwimie i to jest taki świat, do którego bardzo lubimy wracać. I stąd jakby ten pomysł. A czy często mi się to zdarza? Kilka razy do roku. I przyznam, że jest to dla mnie duża odskocznia, bo na przykład pisząc do teatru czy do filmu mam do czynienia z zupełnie innym ciężarem gatunkowym tych utworów. I to jest taki trochę oddech, a poza tym pisałem to też kiedyś dla moich dzieci. Miał czy kotek? Miał. Coś ty kotku miał. Miałem ja miseczkę mleczka. Teraz pusta jest miseczka, a jeszcze bym chciał. Są na kartę na sam kot. Wielka rzeka, pełna mleka, aż po samo dno. Teraz wy! Miau, 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 miau. Pisnął kotek i śpi koteczku. O, znów mu się śni. Przed publicznością wystąpili aktorzy scen muzycznych z Bydgoszczy. Nasz pan dyrygent, czyli twórca tego całego projektu, również opowiada. I jest to troszeczkę też taki koncert w formie edukacyjnej, bo dzieci, młodzież poznają instrumenty, które naśladują poszczególne zwierzęta, tudzież jakieś inne
sygnały. Na podstawie wierszy Tuwima przede wszystkim. Marcela jest moją uczennicą ze szkoły średniej, także jest to taki pierwszy koncert. Jestem jej pierwszym nauczycielem muzycznym i jest to taki pierwszy koncert nauczyciela i studenta razem. Słonik, wróbel, kosja, spółka, kogut, dzięcioł, wilku, półka, szczypię, sowa, kruk, czubatka, trost, sikora i dzierlatka, kaczka, kąska, jemiołuszka, dudel, trznadel, ośmieciuszka, wilka, zięba, pociąż, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Ćwierkać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrykać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie kukuryk. Jak usłyszy to kukułka, rzaśnie. A co tu za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwala rozbójniku. Jesz co chcesz, bo ja nie skupię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, choć do jutra skrzycz, ale kuku moja rzecz. Zakukała, kuku, kuku, na to dzięcioł stuku, puku, czajka woła. Czyjaś to czyjaś, byłaś gdzieś, piłaś coś, piłaś, to byłaś. Przepióreczka. Chodź tu, pójdź tu, rzuć tu, dej mi, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki w szczebiot świergot zgiął potaki. Daj tu, rzuć tu, co masz w biurek. Piórko, ziarnko, korek, sznurek. 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 Wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja. Tak się skończyła ta leśna audycja. Koncert mikołajkowy był także okazją do zabawy i edukacji muzycznej. Trąbka, tak jest. Poprosimy pana z trąbką, pokażemy. To jest specjalna trąbka z tłumikiem i można zrobić taki efekt. Poprosimy może. Brawo, wielkie brawa, dziękujemy bardzo. Słoniowo miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej i trąbę, którą wspaniale kręcił. Wszystko słoniowe! Oprócz pamięci! Ojejejeje. Zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartej. Przychodzą, ryczą. Dzień dobry, kolego! Nikt nie odpowiada? Nie ma Trofalskiego. Zapomniał. Wyszedł. Miał przyjść do państwa krokodylów. Na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał. Wyszedł. Pan chłopczyko i dziewczynkę. Małego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonienki. Ale ich imion? Oj, no nie pamiętam.